Koci lub psi pupil daje wiele radości, ale też czasem sprawia kłopot. Oczywiście w dużej mierze zawiniony przez człowieka, który po prostu zapomina o tym, że jego podopieczny z zachowaną zdolnością rozrodu może obdarzyć opiekuna gromadką swego potomstwa. A to nie zawsze jest przez właściciela pożądane. Nic tak nie napędza wzrostu bezdomności wśród zwierząt, jak rezygnacja z kastracji lub sterylizacji psów i kotów. Uważają zgodnie wolontariusze, lekarze weterynarii i grono innych specjalistów. W bieżącym roku suwalski samorząd po raz kolejny uczestniczy finansowo w akcji sterylizacji i kastracji psów oraz kotów. Nie tylko tych właścicielskich. W ramach środków przyznanych w ramach budżetu obywatelskiego w 3 gabinetach weterynaryjnych prowadzona będzie akcja bezpłatnej sterylizacji kotów i psów właścicielskich. Są to Centrum Wet przy ulicy Nowomiejskiej, KamWet przy ulicy Wesołej oraz gabinet weterynaryjny przy ulicy Bukowej. Bezpłatna sterylizacja mruczków, które należą do grupy wolnożyjących, prowadzona będzie przez AgroWet przy ulicy Bakałarzewskiej 19. Dodatkowo w gabinecie Pazur przy ulicy Minkiewicza leczone będą koty wolnożyjące. Weterynarze z Nowomiejskiej, Wesołej i Bukowej będą również realizować kastrację psów właścicielskich z 50% zniżką. Warunkiem przyznania środków na kastrację lub sterylizację zwierząt właścicielskich jest dokonanie na koszt właściciela zabiegu wszczepienia chipa z identyfikatorem. Wszystkie warunki i zasady wykonywania zabiegów oraz ich finansowania dostępne są na stronie suwalskiego ratusza. Można też ustalić je osobiście lub telefonicznie w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Akcja zaplanowana jest do końca listopada bieżącego roku lub do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na takie działania.